Witajcie obywatelki, obywatele, to my, Kroniki Odchodzenia od Rozumu. Jesteśmy z Wami znowu, nasz duet podcastowy, Bojan Stanisławski i Katarzyna Szumlewicz. Witajcie. I oczywiście dzień dobry Magdalenie Archackiej, naszemu Dzień gościowi dobry. Dzisiejszemu. Cześć, bardzo się cieszę, że znowu jesteś z nami, dlatego że sednem naszej dzisiejszej krytycznej rozprawy będą tematy oświatowe i edukacyjne. To jest taka kwestia, która już nas nie opuszcza od kilku tygodni. No ale cóż, no, rzeczywistość skłania nas do krytycznych refleksji właśnie głównie w tej materii. Dziękujemy tu Barbarze Nowackiej, dziękujemy nowemu rządowi. No ale dziś musimy podziękować też szczególnemu duetowi, który już no, tutaj kilka razy zagościł jako taki właśnie punkt referencyjny, jeżeli chodzi o naszą krytykę, a mianowicie duet Maj Marcela. Zanim przejdziemy, jako się rzekło, do merytoryki, to znaczy do spraw edukacyjnych, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali na temat genezy tego zjawiska, które oni personifikują i które cały czas manifestują nie tylko w internecie, ale także w druku. I jest to zjawisko, według mojej oceny, głęboko patologiczne, które no, cieszy się coraz większą popularnością. No więc powinniśmy spróbować znaleźć jakiś wspólny mianownik, jeżeli chodzi właśnie o pochodzenie tego. Najprostsza i taka najbardziej prymitywna, powiedziałbym, interpretacja, po tym jak się człowiek zetknie pierwszy raz z tymi enuncjacjami, jest rzeczywiście no, dosyć taka prymitywna i może nieelegancka, ale jednak ją wypowiem, mianowicie, że są to jakieś ułomności charakterologiczne. No to znaczy ma się takie wrażenie w pierwszym odruchu, że rozmawia ze sobą dwóch kolesi, którzy nigdy nie wyszli ze szkoły. Ja nie wiem, może to jest jakiś typ męskości też. Ja pamiętam, że gdy miałem 2-3 semestry socjologii ogólnej na studiach, to nam puszczali drużynę A i tam pokazywali, że to jest taki typ męskości, taki jeszcze inny, no ale tych akurat nie było. Mianowicie właśnie no, facetów, którzy skończyli rozwój na poziomie którejś tam klasy szkoły podstawowej, powiedzmy 6. albo 7. I strasznie się boją, nie wiem, srogiej nauczycielki od języka niemieckiego, która każe im odmieniać przez aż 4 przypadki rodzajniki, albo srogiego pana od WF-u, który zmusza ich do tego, żeby grali w siatkówkę, a oni nie umieją, inne dzieci cisną z nich bekę. I że oni, no, zamiast przejść nad tym do porządku dziennego, że coś umieją, czegoś nie umieją, ktoś sprawiedliwie lub nie postawił ich w niekorzystnej sytuacji, zamiast obsłużyć własną frustrację na takim poziomie, jak robią to właśnie dzieci w szkole podstawowej i po prostu iść dalej, to oni się tam zatrzymali. I te panie właśnie symboliczne od języka niemieckiego, ci panowie od WF-u, to są teraz jakieś takie jaskinie traum, w których oni zamieszkali i do dzisiaj wydaje mi się chyba, że wszyscy tak mieszkają w tych jaskiniach traum, podczas gdy większość społeczeństwa na szczęście jest normalna i radzi sobie bez problemu z takimi sytuacjami i później o nich zapomina. Później po prostu pamięta jakieś rzeczy, które były dla nich naprawdę w tej szkole inspirujące, albo jakieś wyjątkowo trudne, no albo jakieś takie, które ich czegoś nauczyły. Natomiast oni nie. Mam jeszcze oczywiście kilka wątków interpretacyjnych, ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zatrzymali też na tym. Nie za długo, bo no, nie należy tak oskarżać ludzi o właśnie jakieś tutaj deficyty osobowościowe, ale no, czy taki typ męskości rzeczywiście istnieje? No, żadne z nas, jak tu siedzimy, nie jest antropologiem kultury, ale wy jako osoby, które pracują z młodzieżą, pracowały długo, to może zaobserwowałyście już coś takiego? Ja przyznam, słuchając Ciebie, Bojanie, zresztą rozmawialiśmy przez chwilkę o tym, przypominam sobie moje ostatnie przygody z odsłuchiwaniem duetu Maja i Marceli. Dla mnie jest to dość trudne zresztą, trudne doświadczenie, ponieważ kolejne minuty upływają na właściwie tych samych demagogicznie prowadzonych rozmowach i no, banałach z punktu widzenia nauki zupełnych. Natomiast ciekawe było to, co oni zaobserwowali, no bo nie wywiedli tego z nauki, tak? Chyba że jako naukę traktujemy neuronauki, tak? Neuronauki, o których w tej chwili już zaczynamy mówić, że one uwodzą umysły pedagogów. Oni są wyraźnie przez to uwiedzeni, ponieważ skonstatowali, że człowiek pewną dojrzałość, taką możliwość do wglądu w siebie, do tego, czego chce, co może osiągnąć, co naprawdę chciałby w życiu robić, to osiąga dopiero w wieku, no tak, 30 lat. Więc może to jest tak, że oni nie są tymi chłopcami w krótkich spodenkach, tylko oni są właśnie gdzieś tam, no, utknęli w okolicy 30 i prawdopodobnie przez resztę życia będą w tym wieku tkwić, ponieważ właśnie w tej chwili się zorientowali, co ich zraniło w szkole podstawowej czy w liceum. Jest to jakieś wytłumaczenie. Ale Kasia, ale ty też uważasz, że to 30, że mężczyźni w wieku 30 lat to są tacy mężczyźni, którzy nagle zaczynają sobie rekapitulować to, co się zdarzyło w szkole i nagle zdają sobie sprawę. Nie tylko mężczyźni, to w ogóle i kobiety, i wszyscy, tak?
Co do Maja i Marceli, ja bym się tutaj skłaniała do tego, co ty, Bojan, powiedziałeś. Ty, Magdo, masz też poniekąd rację, bo oni są rzeczywiście straszliwie dziecinni. I to są faceci po 30, chyba jeden dobiega 40 i naprawdę mają takie chłopięce czy dziecięce sposoby patrzenia. Na przykład, jeżeli coś nie daje nam natychmiastowej gratyfikacji, to coś jest złe, groźne. No, zobaczcie, jakie Maj na swoim kanale, który no, pooglądałam, jakie on ma grafiki. No, na przykład, na kimś jest straszny ciężar, jakiś taki, nie wiem, z 500 kilo, i ten ktoś tam umiera pod tym ciężarem, i ten ciężar to szkoła. Tytuły też są zresztą patoposłuszeństwo, To jest tytuł Marceli, tak? tak, to jest u Marceli, ale oni też parę nagrali rozmów razem. No tak, To one ale są chodzi mi o to, najlepsze. że to jest One tytuł są najlepsze. książki, tak? To jest Ale tytuł książki. tutaj, jeżeli chodzi o takie osobiste pochodzenie tego, co oni mówią, tego, czym oni no, właściwie uwiedli publiczność nastoletnią prawdopodobnie, to jest problem z tym, że oni przemawiają do ludzi w okresie dojrzewania, no tych przed maturą, no bo oni przemawiają do uczniów i oni mówią takie uwodzące hasła, których sami bynajmniej nie realizują. Bo weźmy tak, masz prawo nie chodzić do szkoły, to jest przede wszystkim. Masz prawo jeść w szkole. Masz prawo ubrać się jak chcesz. No nie wiem, na przykład w kostium kąpielowy masz prawo się ubrać, a jak ci tego zabronią, no to znaczy, że jest coś tam pato, okrucieństwo jakieś, pruska szkoła i w ogóle. Dzwonki są złe, siadanie w ławce jest złe, bo należałoby siedzieć w kręgu i tak dalej. Maja i Marcela mają obaj doktoraty. Skończyli szkołę podstawową, skończyli szkołę średnią, skończyli studia doktoranckie, mają doktoraty i obaj są zatrudnieni na uczelni. Obaj są też jedynakami, bo sprawdziłam, z profesorskich domów. Czyli oni mówią tej młodzieży: wy w ogóle nie potrzebujecie nauki. Nauka jest w ogóle wam niepotrzebna. Studniówka, matura, po co wam matura? Matura to jest takie nieludzkie, wszyscy ten sam egzamin zdają. Szkoła, możecie nie chodzić do szkoły, to nieważne. A sami są beneficjentami całego tego systemu, którego tak nienawidzą. Co więcej, ja w pewnym momencie weszłam w spór z Majem, bo kłóciliśmy się o coming out Łukasza Sakowskiego i Maj stwierdził, że Sakowski to myśli w sposób pruski, ponieważ uważa, że płeć jest niezmienna. No wszystko jest pruskie u Maja, zaraz o tym powiemy. A no ja się tam zaczęłam podśmiewać z Maja, że też nie byłam na studniówce, ale to dlatego, że zakupiłam alkohol i ze swoim przyszłym mężem po prostu spożyliśmy ten alkohol i jeszcze kilkoma osobami. I to za te pieniądze, co miały być na studniówkę. I to była normalna przygoda. Natomiast Maj z jakiegoś tam powodu nie poszedł, może nie miał pary, ale zrobił z tego jakiś akt ogromnego bohaterstwa. No ale zauważcie, nie poszedł na studniówkę, ale poszedł na studia. No tak, poczekaj, Kasia, przepraszam, że ci tutaj przerywam, ale chcę zaproponować, zanim przejdziesz do rozwijania wszystkich tych wątków, które tutaj zostały zasygnalizowane. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że Maj, no ja też jestem zatrudniona na uniwersytecie, też mam tytuł doktora, no i mam tam jakieś notowanie, jakieś tam mam publikacje i Maj mi zaczął wypominać, że on ma więcej. Czyli No to on, świetnie. który krytykuje całą tę punktozę i ten bezsens, mnie, która mam do tego stosunek bardziej nonkonformistyczny, bo zajmuję się rzeczami, które mnie interesują, a nie publikacjami z 15 autorami, którzy się nawzajem cytują potem w kolejnych publikacjach, to już można mi to wypomnieć. Więc to jest jakaś totalna niekonsekwencja, ale w stosunku do mnie to jest śmieszne. Natomiast w stosunku do tej młodzieży to jest strasznie nieuczciwe, bo oni tak. Otóż to, ale bo widzicie, ja mam wrażenie tu, zwłaszcza tak zafrapowała mnie ta fraza o uwodzeniu. Już nie pamiętam, czy Magda, czy ty ją wypowiedziałaś, ale wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś takim zjawiskiem, które w taki masowy sposób oddziaływuje i może formatować jakieś rozumienie rzeczywistości konkretnych grup społecznych, w tym wypadku nastolatków, powiedzmy, roboczo możemy założyć, to tu natychmiast. No, w moim przynajmniej takim krytycznym umyśle odpala się takie
taka skłonność do szukania ideologicznych przesłanek, które za tym stoją. No dlatego, że jeżeli potrzebujemy właśnie wpłynąć w jakiś taki formatywny sposób na konkretną grupę ludzi, no to potrzebujemy do tego dobrze opracowanej ideologii. Przez to nie chcę powiedzieć, że ta ich ideologia jest jakoś bardzo dobrze opracowana. Wręcz przeciwnie, nawet powiedziałbym, że jest bardzo słabo opracowana i że to nawet nie jest ideologia, tylko to są popłuczyny po pewnej ideologii, która w tej chwili się wykuwa i mam wrażenie, że ona też jest importem takim dość bezpośrednim między innymi, dlatego jest taka tak nieudolnie to wszystko, no nawet z punktu widzenia językowego, no to znaczy to jakoś dziwnie brzmi nawet po polsku, że ona jest zaimportowana z Zachodu i że na Zachodzie ta ideologia, i to jest kilka, można powiedzieć, korpus w ogóle różnych ideologii, ja to nazywam no, ideologiami bazarowymi, dlatego że to są takie pomysły na to, w jaki sposób do świadomości mas donieść takie wyobrażenie o sobie, że jesteś pępkiem świata i że wszystko jest wspaniałe, a cokolwiek, każdy czynnik stresogenny, na który się natkniesz, no to jest oczywiście katastrofa, nad którą trzeba pracować, to jest brutalna rzeczywistość i tak dalej. Efektem stosowania tych bazarowych ideologii i jeżeli chodzi o kwestie dydaktyczne i edukacyjne i wychowawcze i wszelkie, i społeczne nawet, no są te społeczeństwa i ich atrofia, którą dzisiaj obserwujemy i pod względem kulturowym, i pod względem politycznym i cywilizacyjnym nawet, to znaczy jeżeli spojrzeć na Europę Zachodnią, albo w ogóle na ten świat zachodni, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i tak dalej, to widzimy wyraźnie, że dominują tam no, wspólnoty, no nie wiem, czy można mówić o wspólnocie, to są jakieś społeczeństwa, pseudospołeczeństwa złożone z jakichś takich brojlerów konsumpcyjnych, czy konsumpcjonistycznych, które naprawdę nie są w stanie sprostać najbardziej łagodnemu czynnikowi, który sprawia niewygodę. I to moim zdaniem jest pomysł na to, żeby to teraz zainkorporować tutaj do nas, gdzie no, nasze społeczeństwa na wschód od Łaby są raczej przyzwyczajone do tego, że zawsze są albo przed kryzysem, albo w trakcie kryzysu, albo są tuż po kryzysie, więc są raczej odporne, czy też o wiele bardziej odporne niż tamte pozostałe. Nie są za bardzo. Słucham? Okazuje się, że nie są. No nie, no i właśnie pytanie, czy to jest tak, że chodzi o to, żeby ten stan zmienić? Czy to jest właśnie czy to jest jakiś rodzaj ideologicznej ofensywy, który oni uprawiają? Tutaj w przypadku tego, co prezentują panowie Maj i Marcela, trudno mówić o pedagogice, ale rzeczywiście, gdybyśmy mieli się temu poprzyglądać, to myśmy tutaj z Kasią wiodły spór, czy to jest Foucault, czy to jest Bourdieu, a ja ciągle obstaję przy swoim, czyli mówię, no to są takie popłuczyny po dialektyce oświecenia, Horkheimer i Adorno, czyli to, co jest, to jest taka triada, to jest tak, rozum, władza, przemoc. Więc co zrobić, żeby wyjść z tej wielkiej triady? No, trzeba zwrócić się ku emocjom. Tak? Czyli tu jest pacyfikacja władzy i rozumu na rzecz wszystkiego, co jest emotywne. I mamy taką fantastyczną przestrzeń szkoły, w którą myśmy już wkroczyli i o której mówimy, czyli szkoła nieustającej przyjemności. To nie jest w ogóle żaden nowy ani świeży pomysł. Pedagogika krytyczna funkcjonuje od dziesiątków lat już i w świecie, i w Polsce. Natomiast to, co robią Maj i Marcela, nie ma, jest pozbawione krytyczności, ponieważ to jest karykatura. Tak, to jest bardzo powierzchowne, prawda? Oni się nie odnoszą do niczego i do nikogo. Po prostu pojęcia są tłumaczone przez pojęcia. Czym jest przemoc? Przemoc to jest wtedy, kiedy przemoc coś tam. No to jest trochę za słabe, żeby zrozumieć przemoc. Tak? Czym jest patoposłuszeństwo? No patoposłuszeństwo, czyli patologiczne posłuszeństwo, to jest wtedy, kiedy jest hierarchia i jedni ludzie górują nad drugimi. Wiecie co, no to ani to definicyjnie, ani to naukowo, ani to w żaden sposób. Ale czy to się odnosi do naszych emocji? Tak. Jakim prawem ktoś ma górować nade mną? Jakim prawem? Kto mu dał to prawo? Tak? Takie prawo naturalne. My wszyscy jesteśmy oto równymi ludźmi. Takimi zostaliśmy stworzeni. No, kultura zawsze nas zniewala. Szkoła, to też nie jest naturalna instytucja. Tak? Nie wyrosła jak grzyb po deszczu. Zawsze to mówię. Jeśli nie jest naturalna, no tutaj to Marcela w tym wiedzie. Szkoła nie jest instytucją naturalną. Dla niego to oznacza, że możemy ją krytykować. Fantastycznie. Tylko, że pedagogika krytyczna już w tej chwili przeżywa swój regres. To jest miejsce, wszystko zaoraliśmy, tak? Wszystko skrytykowaliśmy. Rodzinę, szkołę, kościół, religię, tradycję, autorytet.
I co dalej? Aha, nic. A ja miałam taką koleżankę, która się bardzo chwaliła, że przejeżdża rowerem na czerwonym świetle i ona w ten sposób buntuje się przeciw systemowi. System to zło i każdy system jest zły. No Tak. i w ten sposób dochodzimy do całkowitego zaprzeczenia emancypacji, bo emancypacja wprowadza pewne właśnie instytucje, które sprawiają, że ludzie mogą osiągnąć więcej niż bez nich, na przykład wszyscy umieć czytać i pisać, co oni zresztą też krytykują. Marcela na przykład mówi, że wystarczą 3 klasy podstawówki, a resztę to już nie trzeba. No wiadomo, jak mało form poznajemy w pierwszych 3 klasach podstawówki, chociaż Ma i Marcela, którzy byli na pewno genialnymi dziećmi, ale przepraszam, mówić nie umieją. Obaj mają fatalną dykcję, pewnie się buntują przeciwko systemowi wymuszającemu na wszystkich mówienie poprawnie. Tak. Kasia, ale mogę zadać Ci jeszcze jedno pytanie uzupełniające, bo Ty powiedziałeś, że to jest taka karykatura walki z systemem. No dlatego, że jeśli ktoś twierdzi, że walczy z systemem jakiejś opresji, to powinien zacząć od tego, co jest widoczne dla każdego człowieka. Mówienie o tym, że ludzie są nieszczęśliwi, jeżeli w ogóle założyć, że to prawda, że ludzie są o masę jakoś nieszczęśliwi, jeśli założyć, że to prawda, to z jakiegoś powodu oni nie są nieszczęśliwi na całym świecie, dlatego, że są toczone wojny imperialistyczne, dlatego, że żyjemy w idiotycznym systemie ekonomicznym, który powoduje ciągły niedostatek, nie dlatego, że są jakieś takie zauważalne dla wszystkich przesłanki, o które można zahaczyć swoją krytykę i od niej wyjść, tylko dlatego, że wszyscy chodzili do szkoły. No to po prostu, wiesz, to żaden normalny człowiek, przytomny, dorosły człowiek, to nie jest w stanie no, przyjąć do wiadomości, bezkrytycznie przynajmniej, do tego rodzaju tezy wyjściowej. Mogę, spróbuję na to odpowiedzieć, bo Magda powiedziała, że to jest taka bieda szkoła frankfurcka i trochę tak, bo szkoła frankfurcka w tych takich twierdzeniach, które najgorzej się zestarzały, rzeczywiście zmierzała ku temu, że wszystko jest faszyzmem, tak? No i to są przedstawiciele tej opcji. Natomiast ja tu widzę tego bieda Foucault i bieda Bourdieu, też mówiąc bardzo w skrócie. No Foucault uważał, że każda relacja jest relacją władzy, czy tam dominacji, i że jest to złe. No jeżeli nie będziemy mieć w ogóle władzy, takiej jak w szkole, to będzie wyglądać tak, że dzieci z takich domów jak Majma i Marcela będą szły do płatnych placówek, gdzie będą siedzieć po turecku, nie będą mieć dzwonków i tak dalej, no co tam zechcą. Będzie to wyłożone pluszem, natomiast cała reszta będzie albo pracować, żeby przeżyć, analfabeci, albo na przykład się narkotyzować. Żaden z tych panów nie jest w ogóle pedagogiem. Marcela jest chyba socjologiem, więc bardzo dziwne, że takiej podstawowej definicji społeczeństwa właściwie nie zna. No i my jesteśmy istotami społecznymi, co zauważył już Arystoteles. No i co u Marksa jest bardzo mocno też widoczne, no ale z tego są świadomi wszyscy, łącznie z liberałami, takimi jak na przykład John Dewey, jeśli chodzi o pedagogikę. My bez społeczeństwa nie jesteśmy fantastycznymi geniuszami, tylko jesteśmy po prostu dzicy. Jesteśmy zwierzętami okrutnymi, agresywnymi, no i bardzo biednymi, tak? Bo my bez wychowania nie funkcjonujemy. Człowiek bez wychowania, bez społeczeństwa nie funkcjonuje. I teraz tak, ten Foucaultyzm w ogóle nie jest dzieckiem oświecenia. Foucaultyzm jest ogólnie krytyką oświecenia, która też w swoich najgorszych momentach dosięga pewnego absurdu, czyli że jeżeli mamy szkołę, w której trzeba się czegoś nauczyć, to jest to zupełnie jak więzienie. No dobra, ale to teraz w związku z tym ja mam bardzo proste takie praktyczne pytanie, ponieważ gdy się słucha tych, no, tych dziwactw, które ci dwaj dżentelmeni wygadują, gdy się zwłaszcza zetknie z jakąś wyrażoną konkretnie tezą, no to się puka w głowę i się zastanawia, kto właściwie tego słucha i kto jest podatny na tego rodzaju treści. No okej, jakieś tam nastolatki pewnie są. No Nie, rozumiem, to ja jest bym tak tak. nie No lekceważyła ale takich. właśnie dlatego chcę się tego od was spróbować dowiedzieć, bo tam, no tak pierwsze z brzegu, które mi przychodzą do głowy, no to szkoła to jest straszna trauma i to jest w ogóle katastrofa, tragedia i w jakiś tam sposób na pewno wpłynie negatywnie na twoje dalsze życie, dlatego że ty jesteś zmuszony wyobraź sobie do tego, że jesteś dobrany z przypadkowymi osobami rocznikowo, jesteś dobrany z przypadkowymi osobami, może tych osób w ogóle nie lubisz, albo może się okaże potem, że ich nie lubisz, a jeszcze będziesz musiał z nimi siedzieć w ławce. No przepraszam, to jest śmiechu warte. No, to znaczy każdy człowiek, który no ma serio, minimum przy
przytomności umysłu, to w ogóle się nad takimi rzeczami nie zastanawia, a jeżeli się zastanawia, no to szybko, łatwo i bez żadnego problemu, bez niuansowania tej tematyki, bez robienia z tego jakiegoś intelektualnego labiryntu, dochodzi do następującego wniosku. Tak, szkoła rzeczywiście w tym sensie przygotowała mnie trochę do przyszłego życia, ponieważ w przyszłym życiu będę prawdopodobnie trafiał na wielu osób, których nie lubię, będę z tymi osobami musiał być może współpracować, być może z niektórymi z nich będę musiał w open space siedzieć biurko w biurko, być może będzie tak, że na przykład przestanę nagle lubić kogoś, z kim właśnie w rzeczonym open space przykładowym zupełnie pracuję, być może będzie tak, że będę musiał siedzieć, nie wiem, w jakiejś pozycji, która jest dla mnie niewygodna, bo nie wiem, no będę na bankiecie dyplomatycznym i nie będę mógł wstać, czy coś takiego. No podaję oczywiście jakieś zupełnie hipotetyczne okoliczności, no można by takich przykładów stworzyć całą tutaj listę. Zmierzam tylko do tego, że te ich pomysły na to, co stanowi rzeczywiście jakąś traumę, jakieś tutaj przekraczanie granic, jakieś takie negatywne formatowanie nowości na przyszłość, coś, co będzie po prostu, będziesz niósł jak krzyż, wiesz, jak Jezus niósł krzyż te tam w finalnym etapie, prawda, swojej domniemanej egzystencji, no to tutaj mamy jakąś taką zupełną aberrację, no postawienie wszystkiego na głowie i znalezienie jakiegoś kąta interpretacyjnego, który nikomu nigdy by nie przyszedł do głowy, no chyba, że jest właśnie jakoś wkręcony ideologicznie. Ja dlatego tutaj w pierwszej części programu do tego się odwołałem, że to jest obłąkanie ideologiczne po prostu. Marcela to nazwał dyktaturą daty urodzenia i najśmieszniejsze jest to, że jeżeli byśmy chcieli na przykład uczniów grupować ze względu na inne czynniki, na przykład jakiegoś rozwoju w danej dziedzinie, to byśmy musieli przeprowadzać na wielką skalę testy, ale przecież testy, zdaniem Maja i Marceli, to jest, nie wiem, no to są tortury. Przemoc, no ja wiem. Przemoc, no nie można. Ale też sam pomysł na to, że szkołę trzeba dobierać w jakiś tam sposób taki, który jest dla kogoś wygodny, albo który Marcela albo Maj uznają za wygodny. Nie tak jak system działa, żeby po prostu nauczyć jak najwięcej ludzi, żeby ta edukacja była jak najbardziej powszechna, żeby wyposażyć w jak najwięcej wiedzy, tylko ojej, bo komuś może być tam niewygodnie, bo ktoś może się źle poczuć, bo nie taki siat, nie wiem, nie takie zgięcie, nie taka, nie wiem, konstrukcja ławki czy coś podobnego. No w sensie, słuchajcie, to są takie bzdury, przecież to jest coś, no tak niewiarygodnego, że traktowanie tego poważnie, no jest po prostu trudne i wymagające. I ja dlatego zadałem to pytanie i chciałem, żebyście się spróbowali na tym skupić, kto na to leci. Bo przecież, no, to naprawdę jest, wiecie, no zagadka jakaś socjologiczna. To nie jest aż taka zagadka. Wydaje mi się, że to nie jest w gruncie rzeczy tak, że wszystko, o czym mówią Maj i Marcela, jest zupełnie niewiarygodne i wzięte z kosmosu. Gdyby tak było, to nikt by ich nie słuchał. Natomiast jest tak, że to są strzępy ideologii, to są fragmenty jakichś koncepcji edukacyjnych, pedagogicznych, to są fragmenty bardzo powierzchownie traktowanych myśli filozoficznych, myśli społecznej i to stanowi taki konglomerat. Jeśli to się przedostaje do naszych codziennych doświadczeń ze szkołą i odnosi się wtedy do tego, czego każdy z nas doświadczył, a każdy z nas prawdopodobnie doświadczył czegoś, co było trudne, traumatyczne i na tym bazuje, prawda? No to wtedy można trafić do ludzi. Jeśli do tego dołożymy sobie kwestię no, pewnego wieku, do kogo to jest adresowane, prawda? No to wydaje mi się, że tym bardziej są to ludzie, którzy mają znikome doświadczenia życiowe i jeszcze nie są w stanie spojrzeć na to z pewnego dystansu. Druga kwestia to jest taka, że należałoby się też skupić nad tym, jak definiowane są pojęcia właśnie, tak? Czyli pojęcie przemocy symbolicznej i nawet jeżeli powiedzmy te osoby, które są w szkole, nie doświadczyły w rzeczywistości tej przemocy takiej typowej, no jak to Marcela i twierdzi, fizyczna to jest taka, prawda, że my to czujemy, jak ktoś nas popchnie albo uderzy, podstawi nam nogę, to my wiemy o tym, to oto jest przemoc. Ale jeśli jest symboliczna, to ona jest dużo bardziej zawalowana, dużo bardziej głębiej schowana. No i teraz więc większość ludzi jej nie zauważa po prostu i idzie dalej, żyje normalnie. Tak? Bo jeżeli tak jest, to wtedy można powiedzieć, ale jednak tego doświadczyłeś, prawda? A widzisz, a nie wiedziałeś, że to była przemoc symboliczna.
A nie wiedziałeś, tak? No i tutaj taki wywód wczoraj spotkałam, bohatersko starając się przedrzeć w ogóle przez te spotkania. To jest trochę tak, że na przykład przychodzimy na lekcję języka polskiego. No i wtedy Marcela mówi, ładują nam, tak? Nie, to Maj mówi, ładują nam tą wiedzę, ładują. I dlaczego to ładują? No po to, żebyśmy mogli zrozumieć to, co jest napisane w tym dziele literackim. Ponieważ nie da się tak po prostu wziąć, przeczytać i ja już to rozumiem. Wow, ja to rozumiem. Nie, za tym musi iść kolejna książka, kolejne opracowanie, kolejny podręcznik. I to jest rodzaj już przemocy symbolicznej. Oczywiście. I chciałabym tu też powiedzieć, no też nie chcę się za bardzo mądrzyć, no ale to tutaj oni się często powołują na Johna Deweya, o którym ja tu już dzisiaj powiedziałam. I John Dewey mówił, że takie uczenie za pomocą przymusu, samego przymusu, przymusu zapamiętania, nie jest za dobre. Nie jest za dobre, ale tutaj tego oni nie doczytali. Skupienie edukacji na samej, jakby na samym przyciągnięciu uwagi też nie jest za dobre, ponieważ zakłada, że edukacja jest czymś, co się wkłada w jakieś ciastko, w jakieś, uwodzi się czymś i to będzie tak jakby lekarstwo się... To jest tak zwana nauka przez zabawę, tak? No czyli tak, oni się ale to chyba z dziećmi w wieku roczku czy dwóch lat się robi, no tak, takie rzeczy. Oni się powołują na Marię Montessori, którą też rzekomo bardzo dobrze znają, ale program Montessori to jest program dla dzieci, nie dla młodzieży. No ale wracając do tego Deweya, Dewey mówi ani przymus, ani rozrywka, tylko musimy czekać na rozbudzenie własnego zainteresowania tym i wtedy ten uczeń czy uczennica jest w stanie 12 godzin czytać książkę historyczną. To jest czas, kiedy się ma bardzo dobrą pamięć. Czyli musimy jakby tak zrobić, żeby w ogóle te dzieci czy młodzież zrozumiały, czego się uczą. No i stąd tego wszystkie praktyczne pomysły. Żeby tak, się to uczyła... jest szkoła pracy u Dewey'a. Tak, oczywiście. Ogromny etos pracy i budzenie szacunku do pracy. Natomiast w tej szkole, którą nam proponują panowie, praktycznie my nie mówimy o pracy. My mówimy wyłącznie o naszych osobistych preferencjach. Pedagodzy, nauczyciele, tak, dochodzą do momentu, w którym wszyscy stwierdzili, słuchajcie, nasze dzieci potrafią w rękach trzymać komórkę, tak, i mają tą rękę sztywną. To jest sztywna ręka, tak? Natomiast w momencie, kiedy trzeba pisać, kiedy trzeba rysować, one nie potrafią utrzymać ołówka. Co robią w tej chwili w szkoły? W rozmaitych krajach rozwiniętych, w których przygląda się bacznie edukacji, zbiera się te doświadczenia, odnosi się tę praktykę do teorii i na odwrót przekształca się teorię w praktykę. Bo to jest taki ciągły ruch. To nie jest tak, żebyśmy już coś zakończyli i to oto amen jest już edukacja. Dochodzimy do wniosku, że mamy wyłączyć to, co jest cyfrowe ze szkoły, mamy powrócić do ołówka. Tak. Po prostu. Właśnie w tym rzecz, że Maj mówi, że się zajmuje jakimś tam światotwórstwem, co jest dosyć pretensjonalne, ale niech mu będzie. Tak. Ale on się zastanawia nad tym światotwórstwem, że oczywiście możemy jakieś tam uniwersa popkulturowe interpretować, tak jak na przykład mity greckie, tylko pod warunkiem czego? Możemy. Czegoś, co on już miał, czyli tego, że my te mity znamy. Jak ja na przykład z córką obejrzałam całego Marvela, no to rzeczywiście znajdowałam tam struktury, które są obecne w kulturze, ale jakbym o tej kulturze nie wiedziała, no to nic bym tam nie znalazła takiego. I tutaj Maj to jest przedstawiciel szkoły nieustającej przyjemności, ale również czegoś, co nazywam szkołą wyłożoną pluszem. Czyli nie może być żadnej nieprzyjemności w tej szkole. No wyobraźcie sobie dziecko, które nie ma żadnej nieprzyjemności. Czy każda nieprzyjemność, zacznijmy od tego, że będzie już definiowana jako forma przemocy. Tak. Jeśli nie bezpośredniej, to przynajmniej symbolicznej.
Jeśli Maj i Marcela jako przemoc symboliczną traktują na przykład to, że koło nich przechodzi pani profesor, która nie zwraca na nich uwagi, tylko idzie do drugiej pani profesor. To, co Magda powiedziała, dosyć istotne, bo to są, no podkreślam, no nie chcę takiej tutaj uprawiać całkowicie biografizacji czyichś poglądów, ale jeżeli mamy jedynaków, profesorskie dzieci, to oni są przekonani o swojej bardzo dużej wartości i dla nich to, że ktoś na nich nie zwróci uwagi, jest przemocą, bo oni są ogromnie przewrażliwieni na swoim punkcie. No i tutaj może to, co na początku spytałeś o konstrukcji męskości, bo rzeczywiście no, rodzi się taki nowy fenomen, że są mężczyźni, którzy są niezwykle delikatni, uważają to w ogóle za niezwykle postępowe, bo oni nie są macho, tylko są delikatni, ale z tym łączą jakieś takie narcystyczne zachowania i inne i ich wszystko boli. To jest nowy typ męskości. No dobra, ale spróbujcie się odpowiedzieć, ustosunkować do tego, do kogo oni to mówią. To znaczy, kto może to łykać poza jakimiś ludźmi, którzy rzeczywiście no, mają jeszcze rozstrojony albo niedostrojony ten aparat poznawczy i nie są w stanie prowadzić jakiejś takiej zorganizowanej recepcji rzeczywistości. No. Do wszystkich ludzi, którzy żyją w internecie, którzy wiedzę czerpią z internetu, którzy dowiadują się o tym, co dzieje się na świecie z memów i z TikToka, a niestety takich osób w tej chwili jest wiele. Jeśli do tego dołożysz to, o czym mówiłam, czyli osobiste doświadczenia trudności i traumy, z którymi nie zdążyli jeszcze się zmierzyć, bo nie mieli kiedy, albo nie mieli do tego narzędzi, ponieważ nikt im nie dał, tak? Dlaczego nikt im nie dał? Dlatego, że współczesna dzisiejsza kultura, i tu wracam do internetu, będzie nam mówiła, nie zrobisz tego sam, musisz mieć psychologa, terapeutę, dietetyka, trenera osobistego, przecież ty nie jesteś w stanie samodzielnie schudnąć, poprawić stanu swoich włosów, poprawić stanu swojego mózgu. No tak, ale to jest to, co ty mówisz teraz, to jest kapitalizm, który próbuje zarobić na ludzkiej słabości, to jasne. Ale no to jest to samo, no przecież oni propagują jaką szkołę? No prywatnie. Żadnej. Ja nie wprowadzali szkołę ze sfery publicznej. Poprzednio mówiliśmy o tym, jak wygląda edukacja seksualna. Do czego doszliśmy? Proszę Państwa, to jest biznes. No to teraz popatrzmy, jak wygląda edukacja bez tego przymiotnika, seksualna, tak? Albo może aseksualna, nie wiem, w tym przypadku. No i jak ona wygląda? No to jest biznes. Jeżeli zostaje nam tylko szkoła w chmurze, a poza tym jest cała seria kodów tam tych QR-owych, tak, które pokazują nam, możemy sobie zeskanować i sprawdzić te szkoły w internecie, tak? I właśnie chciałam zrobić przypis do tego, co ty powiedziałaś. Na książce Marceli, na końcu książki Mikołaja Marceli jest, nie jesteś skazany na szkołę. Jest skazany na prywatną szkołę, którą zapłacą twoi rodzice, którzy znakomicie funkcjonują w tym systemie. Funkcjonują tak dobrze w tym systemie, że będą w stanie tą ogromną kasę wyłożyć. Tak, na końcu tej książki są po prostu adresy, telefony szkół, w których można nie być skazany na pruską szkołę, bo ta pruska szkoła to jest taki straszak. To są w ogóle... Niekoniecznie, bo Maj jeszcze mówi, uważajcie, bo nie każda szkoła niepubliczna nie będzie powielała tego pruskiego charakteru. Są też takie szkoły, które są prywatne i niepubliczne. Prawdopodobnie są to po prostu dobre szkoły, które kształcą ludzi na wysokim poziomie, tak? Bo im zależy na tym. A są takie szkoły i te będą powielały pruski model. Tak. Ale tutaj, czyli Marcela po prostu zawiera produkt lokowany. Powrócić do tego twojego, Bojan, pytania, które jest ważne, do kogo to jest adresowane? Poza nastolatkami, którzy przeżywają też ciężki okres i niektóre rzeczy biorą za traumy, które traumami nie są. Ja nie mówię, że nie mają traum,
ale mają bardzo taki zero-jedynkowy sposób patrzenia na świat, czują się często bardzo upokorzeni, albo czują, że ich ciało im nie odpowiada, no to się określa jako dysforia, to jest bardzo poważny stan, ale może wyjść od jakichś no, głupot, no, że kolega powiedział, że wiesz co, ty to masz małe piersi, czy coś tam takiego. Ta ich propozycja opiera się na takich mantrach. Mantra jest taka, że wszystko co złe, ruski to jest tak, system edukacji. System edukacji plus tutaj mamy hierarchia. Tak, mamy jeszcze do czynienia. Wszędzie tam, gdzie chce się czegoś nauczyć i używa się jakiegokolwiek przymusu, to jest. Są takie klucze. To jest pruski to zrozumieć. System, to jest pruski system nauczania, to jest tam w innych ujęciach przemoc, albo sowiecki system nauczania, niekiedy mówią. I generalnie, jako że no nie znają się na pedagogice, no to nie wiedzą, że to w ogóle nie ma, to co dzieje się dzisiaj w Polsce, w ogóle nie ma nic wspólnego z pruskim systemem nauczania, poza tym, że jest się w klasie ze względu na jakiś wiek, jest nauczyciel i nauczyciel nie może być traktowany per noga, tylko musi mieć jakiś autorytet. I to jest wszystko i szkoła jest przymusowa, co akurat było wielką zaletą pruskiego systemu. W Anglii na przykład tego przymusu nie było, więc dzieci pracowały w fabrykach. No właśnie w Prusach nie pracowały, w fabrykach lub znacznie rzadziej. Na tym polega różnica. No i teraz zauważmy. Analfabetyzm został zresztą dzięki tej pruskiej szkole oczywiście wyeliminowany, jeśli nie wyeliminowany, to znacznie obniżony poziom tak analfabetyzmu. Więc, więc tutaj ta pruska szkoła, jedna z niewielu rzeczy, które łączy dzisiejszą szkołę z pruską szkołą, to jest zaleta, czyli powszechność, obowiązkowość, to, że dzieci są traktowane jak ludzie, a nie jak jakaś tania siła robocza, która nic nie musi umieć. I teraz następna sprawa z tą szkołą pruską. W szkole pruskiej obowiązywała dyscyplina, która dla dzisiejszej szkoły byłaby czymś absurdalnym. Na przykład nauczyciel był traktowany rzeczywiście trochę jak Bóg. Bywały kary cielesne, bywały kary polegające na tym, że trzeba było 100 razy napisać czy 500 razy, że moje zachowanie było szkaradne. Bywały w tej pruskiej szkole, bywały też takie rzeczy jak na przykład upokarzanie ucznia za to, że on czegoś nie umie. W dzisiejszej polskiej szkole tego w ogóle nie ma, no, bo tutaj Maj i Marcela, oczywiście mistrzowie w przesadzie, twierdzą, że jak nauczycielka powie, wiesz co Jacek, no po prostu beznadziejnie, w ogóle się nie przygotowałeś, no to ona stosuje przemoc. Nie, to, że ludzie są różnie uzdolnieni, a przede wszystkim różnie pracowici i się daje no jakąś dezaprobatę wyraża, jak ktoś na przykład notorycznie w ogóle nie odrabia lekcji, to nie jest w ogóle pruskie. To jest normalny system edukacji. No tak, ale widzisz, Kasia, bo moje pytanie sformułowałem dlatego, że dla mnie i dla większości ludzi to wydaje naturalną odpowiedzią na pytanie, czym jest szkoła. No, że właśnie jest tymi wszystkimi tutaj niuansami, które opisałaś. Jeśli jesteś dobry z matematyki, no to wtedy tam zbierasz pochwały przy tablicy. Jeśli jesteś słaby z polskiego i robisz błędy ortograficzne, no to cię nauczyciel ochrzania czasem w sposób niewybredny, czasem przy całej klasie. W sensie, tu mówisz to przy całej klasie upokarzy. No dobra, okej, okay, jasne, no, rozumiem. Znaczy dobra, też wziąć pod uwagę to, że różni ludzie mają różne cechy charakterologiczne, różne osobowości i rzeczywiście nauczyciel to jest taka osoba, która jest ważna dla młodych ludzi. I tutaj trudno mi jest też słuchać tego i nie wtrącić się, nie powiedzieć, nie, nigdy nikt nie doświadczył upokorzenia w szkole. Owszem, nie mówię, że nasza szkoła nie może być poddawana krytyce, natomiast nie może być wyłącznie poddawana krytyce. I tutaj to, co słyszę u Marceli i u Maja, to jest paraliż. To jest po prostu paraliż właściwie wszelkich możliwości, które są w szkole. To jest determinizm, ponieważ to absolutnie jednostka nie jest w stanie już czerpać ze swojego potencjału, ze swoich możliwości. To są takie
To jest takie funkcjonalistyczne też podejście do człowieka, zresztą te odwołania do neuronauk jakby też na to wskazują, prawda? To jest szkoła, która niszczy człowieka, tak jak jest powiedziane, tak? Z tym, że to nie tylko szkoła niszczy tego człowieka, bo niszczy też na przykład rodzina, tak? Czyli to, co ty mówisz, bieda, fukotyzm, model, ten sam model jest powielany wszędzie, on nas uczą bezradności, mówi Marcela, to jest bezradność, tak, jeśli się kogoś słucha, to wtedy się uczysz wyłącznie bezradności. To jest dyscyplina i hierarchia, które nie są naturalne. Naturalne jest to, że człowiek się rodzi, jest szczęśliwy, tak, i rośnie jak ten młody dziki. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że czytałam komentarze i zapowiedź do Maja i Marceli, nasza była w poprzednim odcinku. Jedna z osób napisała, że ona by się chciała dowiedzieć, czy są takie wątki, z którymi my się zgadzamy. I ja bardzo długo myślałam nad tym, co tutaj jest takiego, z czym ja bym się zgodziła. Tak. No poza tym, że można poprawić na pewno trochę szkołę, ja ogólnie. No. Są takie wszystko wątki, można zrobić lepiej. Z którymi wszystko się zgadzam, natomiast wyciągam odmienne wnioski, tak? Ten pierwszy wątek, z którym się zgadzam, to jest to, że ten pierwszy wniosek, z którym się zgadzam, to jest podział świata na ten świat dorosłych i świat dzieci jest podziałem niemądrym. No i oni teraz mówią tak, jak gdzieś idziemy na imprezę, to się robi osobny stolik i tam idą dzieci i te dzieci sobie rozmawiają o rzeczach dziecięcych, a dorośli o rzeczach dorosłych. No to to nie jest dobry pomysł, tak? Ponieważ oni to przekładają na szkołę, że szkoła jest takim stoliczkiem dla dzieci. Tutaj są dorośli, a tutaj są dzieci. Ale to, że ja się zgadzam, rzeczywiście ten podział na świat dziecięcy prowadzi do dziecinności wiecznej, którą zresztą tutaj omawiamy w zasadzie, do pewnego rodzaju infantylizacji, tak? Bo tak jest. I do wyprowadzania dzieci ze świata dorosłych. To z tym się zgadzam. Tylko, że my wyciągamy odrębne, zupełnie odmienne wnioski z tego. Ponieważ ja mówię za Haną Arendt, że taka emancypacja dzieci ze świata dorosłych, bo to się nazywa jako emancypacja, jako wyodrębnienie takiego całkiem inaczej funkcjonującego świata dzieci. On funkcjonuje na innych zasadach. Oni mają prawo do zabawy, oni mają prawo do przyjemności, tak? My już tego nie mamy oczywiście. Oni mają prawo do niezgadzania się, do przerywania dorosłemu, do przerywania nauczycielowi. Dorośli są odpowiedzialni za to, żeby wprowadzać młodych ludzi w stary, zastany świat, w świat, w którym ci młodzi ludzie się rodzą i ci starsi dorośli otaczają ich troską i otaczają ich opieką. No ale to każdy z filozofów wychowania, czy tam z teoretyką wychowania o tym mówi, że co zrobić, żeby z dzieci zrobili się dorośli. No on te dzieci muszą wrosnąć w to, co stanowi naszą historię, dziedzictwo, muszą jakoś przynajmniej częściowo rozumieć świat, który ich otacza, jakąś mieć kontrolę, czyli mieć pewne dorosłe cechy. Jak się je zdobywa? Te cechy się zdobywa przeżywając porażki i sukcesy. Bez porażek my tego nie zdobędziemy, tak samo jak i bez posłuszeństwa pewnym normom. Przypominam tę koleżankę, która jeździła na czerwonym świetle szybko rowerem, czyli ryzykowała swoje życie po to, żeby być przeciw systemowi. Propozycję mamy u Marceli, tak, który mówi, wysadzam system w powietrze, ponieważ prowadząc zajęcia ze studentami, wszystkim na koniec wpisuje piątki. Tak? No a ja myślę, sprzeciwu wobec a ja myślę, ja naprawdę myślę, że gdyby, kurczę, jakiś taki bardzo progresywny pedagog, profesor, nie wiem, doktor habilitowany czy coś takiego, jakby wziął i zrobił kiedyś taki eksperyment, że na koniec wykładu wszyscy zdejmują gacie, to też byłoby moim zdaniem strasznie antysystemowe i jeszcze lepiej by to zostało zapamiętane niż te ekscesy Marceli i Maja. Ja myślę, że zapamiętane to by na pewno było. Znaczy, myślę, że dobrze wyraziłeś marcelizm poza jedną sprawą, mianowicie to, że wszyscy naraz, to nie. Teraz niech wszyscy obnażą tę część swojego ciała, którą najbardziej chcą obnażyć.
I zrobią to w ciągu tam 10 minut, ale w której minucie chcą. I wtedy będzie wolny wybór, bo to jest takie właśnie jakieś przeświadczenie, że tam, gdzie ludzie nie mają obowiązku, tam będzie im są bardzo... Są szczęśliwi. Tak, tak, ze z mojej strony kończąc, taką ekscentryczną myśl, że bez przymusu, jakim jest szkoła, czy w ogóle nauka, czy jakaś pokora dla przeszłości na przykład, dla przeszłej wiedzy, bo różni się tam pytają ludzie, ale po co czytać Słowackiego, my tak dzisiaj nie mówimy. No ale kiedyś tak mówiliśmy. My musimy tę historię znać, jak ewoluował nasz własny język. No i znaczenia, no i... interpretacje, kultura, bohaterowie. No tak. Ale oni nie chcą tego znać, ponieważ mówią, że to są rzeczy ważne dla starych ludzi. No i tutaj powiem tę myśl ekscentryczną ode mnie na koniec, że w ogóle nie ma wolności bez tych rzeczy, które oni uważają za tam pruskie, betonowe, jakieś przemocowe i tak dalej. Nie ma wolności, bo jakieś takie granie na telefonie, do czego nie trzeba mieć właściwie żadnych zdolności, tylko po prostu trzeba mieć czas i tyle, i chęć, nie będzie wolności w ogóle, bo wolność jest czymś, co wykuwamy, w ogóle dowiadując się, kim jesteśmy. Wolność jest wtedy, kiedy w ogóle wiemy, jakie są wybory. Wiemy, no tak, tak, ale to znaczy, wydaje mi się, że to, co sposób, w jaki mógłbym to podsumować, to żeby to przenieść, powiedzmy, na ten poziom taki niefilozoficzny, nie wiem jak to określić, no może literacki, powiedzmy, no to można powiedzieć, że kolejna głupawa, żeby nie powiedzieć patologiczna metastaza tego pięknego, jak to było to u Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, no to nie jest żadna wolność, to są po prostu, to jest zbiór ekscesów, które oczywiście w jakiejś książce mogą brzmieć nawet no, podniecająco dla kogoś, kto się tam z tym styka pierwszy raz, ale to nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością, no z faktycznym życiem, no codziennym albo nawet z jakimiś takimi niecodziennymi sprawami, tylko no są michałki. To Kasia kiedyś nazywałaś błotami internetu, że te błota internetu wrzą i nagle się okazuje, że jak w tym bagnie jak się gdzieś przeleje, to wiesz, to w głównym nurcie dostaje strasznie dużo uwagi. Słuchając Bojana, pomyślałam sobie, że może by to było i rzeczywiście zabawne, gdyby to się kończyło na pewnych anegdotach. Natomiast w momencie, kiedy dwóch dorosłych mężczyzn, tak, mówi, my wam wskażemy drogę, my wam wskażemy oto takie tropy, jak uniknąć edukacji, jak uniknąć szkoły, tak? Nie jesteś na nią skazany. No, skazanym się jest, jeśli zapada wyrok, na więzienie. Tutaj ci panowie mówią młodym ludziom, my wam damy teraz do ręki poradnik, powiemy wam, najpierw zdiagnozujemy tę rzeczywistość, powiemy, jaka forma przemocy was dotknęła, a potem wam powiemy, co zrobić, żeby tego uniknąć. I w tym momencie to już przestaje być śmieszne. Przestaje mnie to bawić, po pierwsze dlatego, że robi się wodę z mózgu młodym ludziom i ich rodzicom. Rodzice to są rodzice, tak. Którzy też to łykają. Po drugie, dlatego, że wyprowadzana jest szkoła ze sfery publicznej. Ona się staje częścią sfery prywatnej. Tam, gdzie jesteś prywatnie, to nam mówi Piotr Zamoyski. Tam, gdzie jesteś prywatnie, tam jest ci wygodnie, miękko, pluszowo, jak mówisz, Kasiu, tak? Natomiast w momencie, kiedy wychodzę poza sferę prywatną, do tej sfery publicznej, to już nie ma tak dobrze. Ja się będę stykała także z ludźmi, którym po prostu zwyczajnie ja nie mogę zaufać. I ja się muszę, mówiąc kolokwialnie, z tym otrzaskać. Czyli pozwolić na to sobie, żeby poznać reguły działania sfery publicznej. Natomiast to, co jest istotne jeszcze i co, o czym jeszcze nie powiedziałam i gdzieś nam może umknęło, to jest zdolność naszej rozmowy o sferze publicznej, tak? Czyli to, jak my rozmawiamy o szkole, jest niezwykle ważne. Czy my możemy tylko przerzucać się argumentami po to, żeby przeciągnąć na swoją stronę? I wiemy wszyscy, że no to porządek dyskursu jest taki, że to jest jedna możliwa racja, tak? Szkoła jest więzieniem. Czy też możemy zacząć rozmawiać na ten temat, powodując u siebie jakieś transgresyjne
zachowania czy sposób myślenia. No ale Magda, przepraszam, no muszę ci przerwać i cię o to zapytać. No przecież to, co proponuje tych dwóch dżentelmenów, to jest sposób na wyprodukowanie człowieka, któremu nigdy nie będzie można powiedzieć: ej stary, ale weź to ogarnij. Po prostu nigdy nie będzie można sformułować takiej... Oni prędzej czy później to usłyszą, tak? Tylko powiedzą, że to jest przemoc symboliczna. No tak po prostu no będzie. No dobra, ale wiesz, ale to w ten już. Sposób, w te, tym, tym tropem tak myślenia, w dużym cudzysłowie myślenia, można nazwać, no wiesz, że oddychanie, konieczność oddychania jest przemocą. Konieczność na przykład, nie wiem, kładzenia nikt się spać nie i wysypiania się ja jest przemocą. Muszę to robić, prawda? No więc właśnie, ale to i tutaj zmierzamy do korwinowskiej, wizji wolności, w której Korwinowi nawet konieczność chodzenia do klopa, przepraszam, ogranicza wolność i wiesz, i sprawia mu niewygodę. No i mam wrażenie, że to jest znaczy ten sam motyw jakiegoś takiego bezrozumnego podejścia do, wiesz, do własnej, do świętości własnej obecności na świecie, no. No to są właśnie osobiste preferencje, które kierują każdym moim wyborem, każdym moim słownikiem, konceptualizacją pojęć. Tak jak ja będę to tłumaczyła, tak będzie. Jakie naznaczenia nadam światu, jak go zinterpretuję, taki on jest. Nie odnosimy się do niczego. Nie mamy norm przecież. No tak. I czyli kończy się takim... Normatywizm jest przemocą. Kończy się takim zwykłym narcyzmem i to takim... No tak, ale normatywizm jest przemocą, ale nie ma nienormatywizmu bez normatywizmu. Więc można w ten sposób powiedzieć, że nienormatywizm też jest przemocą. My tylko możemy powiedzieć, co dzieje się na kanale i w książkach Marceli i Maja. Nie, no tak, przepraszam, mi te pytania spontanicznie przychodzą do głowy, bo to jest głupie. No i próbuję znaleźć, wiecie, znaleźć no coś, co można potraktować poważnie. No i dlatego no tak. Traktujmy poważnie, to jest tak. Słuchajcie, ja się tu obłożyłam książkami, myśląc o tym wszystkim. Bardzo poważnie. Hannah Arendt, Jacques Rancière o nauczycielach, którzy nie wiedzą. Herbert Schnadelbach, próba rehabilitacji. Animal racjonale, dialektyka oświecenia, a dochodzimy do takiego miejsca, w którym mówimy, a teraz na bok z tymi wszystkimi książkami, ponieważ to jest po prostu słabe. No dobra, no to okej. Okay. Słuchajcie, to w takim razie ja mam jeszcze bardzo dużo pytań, no ale będziemy musieli to widać odłożyć na jakieś inne nagranie. Dziękuję wszystkim. Dziękuję przede wszystkim Wam. Tobie, Magda, dziękuję za to, że poświęciłaś znowu czas naszemu podcastowi. Z wielką przyjemnością. Tak. Życzymy wszystkiego dobrego wszystkim naszym widzkom i widzom. Pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Jeszcze wiele takich wątków, no, które będziemy musieli tutaj jakoś dekonstruować. I mam nadzieję, Magda, że zechcesz znowu się do nas przyłączyć, ponieważ no, to jest naprawdę szalenie niebezpieczne. No i też szalenie wdzięczny temat jest to do tego, żeby go krytykować. Tutaj... Ja myślę, że... Co przecinek, to głupota, więc... To nie jest koniec. Oczywiście, tak, że nie. Tak. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję.